Siemka wszystkim, jestem Kobran, a to specjalny odcinek informacyjny, w którym chcę Wam przekazać kilka cennych informacji dotyczących moich serii, mojej działalności na kanale i takich tam wiadomo o co mi chodzi. W każdym razie, pewna jest już informacja po feriach, które dla mnie się zaczynają 17 lutego i będą trwać 2 tygodnie, 14 dni, będzie seria z Crusader Kings 2, a następnie z Europa Universalis 4. Serię tą osobiście nazywam mini-mega kampanią, ponieważ chcę ją prowadzić podobnie jak prowadzi ją dalej Thrashing Mat. Tak, i z tej okazji przygotowałem małą ankietę. Tutaj mamy link. Aha, dobra, muszę ją wkleić, świetnie. Nie mogę od razu przejść. Czy mogę to gdzieś? Nie. Trzeba było to się... Ola. Ja to sprawdzę zaraz, moje ankiety. Ja wezmę w niej... Jeszcze mnie wlogowało. Czekajcie chwilę. Shit. Zrobiłem... Dobra, wracam po chwili i mogę chyba spróbować się we własnej ankiety. Tak ciężko załapać. O, shit. O, ja tu w nowej karcie i jest start. Czy podoba Ci się koncepcja mini mega kampanii? Tam wytłumaczę o co chodzi, tam w kolejnych pytaniach. No i czy byście chcieli zobaczyć tą serię i tak zobaczycie dalej. Jak gramy? I tutaj roleplaying albo światowa dominacja? Światowa dominacja to po prostu gramy, bo gramy. Mamy władcę, to jest władca i takie tam. A roleplaying to jest wczuwanie się w postać, którą gramy, czyli w zależności od cechy, którą będzie nasz władca miał, takie decyzje będziemy podejmować, tak jak u Thrashing Mada. Jeszcze nigdy tak nie grałem, znaczy starałem się czasami, ale po jednym władcy nic się nudziło, bo nie miałem jakiejś świadomości takiej, jak byłem przy robieniu serii, że wszyscy na mnie patrzą. Dalej. Oj, zapomniałem obowiązkowo odpowiedzi. Roleplaying. To moja własna odpowiedź. Nasza dynastia powinna być taka. Historyczna dynastia zależy się od państwa, które mamy, albo stworzymy w role designerze, którego posiadam takie ręce, własną dynastię. I wtedy, uwaga, kolejni władcy będą nosili imiona i tymi imionami będą niki moich subskrybentów z YouTube'a. Dobry pomysł? Super. Następnie. Oj, ja bym chciał stworzyć własną dynastię. Gdzie gram? I mam wybór. Teren dzisiejszej Polski. Ja sam będę wybierał. Ja sam wybiorę księstwo, którym będziemy grać. Tam państwo. Teren dzisiejszej Ukrainy, Irlandii, dzisiejszej Norwegii i Pomorza. Z tym, że chodzi o Pomorze Zachodnie w Polsce. I to są też tereny dzisiejszej Brandenburgii i Pomorza Przedniego. Ja bym chciał grać w Irlandii. Osobiście. Bo Polska już jest seria. W sumie jeszcze ewentualnie Norwegię będę spróbować. Ale się zastanawiam, ja bym wziął Irlandię. Dlaczego Irlandię? Bo jest w miarę spokojnie. Nie jesteś co robić, ale oczywiście wybór należy do Was. Tak naprawdę na każdym tych terytoriów bym chętnie pograł. No może za wyjątkiem Ukrainy. Dalej. I dziękujemy za wzięcie udziału. I nie mogę się doczekać. I zakończę ankietę i wyniki zobaczy. I wyniki przedstawię po premierze pierwszego odcinka. Żebyście mieli świadomość. Żebyście mieli taką niepewność. Dobrze. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, to że zmieniam sposób lekko nagrywania, jeżeli chodzi o technikalia. Już nie będę nagrywał audycji dźwięku, bo okazało się, że miałem spore problemy później w grze w Napoleonie ze spójnością dźwięku. Dlatego nagrywam jednocześnie dźwięk z mikrofonu i z gry przy pomocy programu do nagrywania, no filmików po prostu, ale dźwięk jest zapisywany jako osobny plik audio i po prostu dzięki temu mogę w audycji odszumić go i później dodaję w Movie Makerze
dźwięk do filmu i mogę wrzucić to na YouTube. Także to. Seria z Napoleona będzie trwała do... seria z Napoleona będzie trwała właśnie do moich ferii, znaczy do początku moich ferii, bo do końca stycznia będzie jeszcze do podbicia tylko 5 regionów. Nie będę wam spoilerował co i jak. I po prostu ile? 6 odcinków czy 9 będzie do moich ferii, więc to mnie tak. Tak, po prostu. I szybko podbiję to co trzeba, a mi po prostu powoli zaczyna się nudzić. No ten Napoleon. Nie wiem. Może w przyszłości będzie lepiej. Tak. I przykro mi za to, że odcinki, które będą w ostatnim tygodniu stycznia, mają trochę upośledzony dźwięk, ale właśnie bawiłem się w ustawienia i bawiłem się ustawieniami, żeby jakoś, żeby po prostu jakoś to lepiej synchronizować i przez to gra jest głośniejsza ode mnie. No dobra. I czy to było wszystko, co chciałem wam przekazać? Stworzenie super serii, mini, mega kampanii. A czemu mini, mega kampania właśnie? Jeżeli byście się chcieli zapytać, to dlatego, że gra będzie się toczyła tylko przez Crusader Kings 2 i Europa Universalis 4. Nie będzie Victory 2 ani Hearts of Iron. Co prawda mam Hearts of Iron 3, ale nie umiem w to grać i jest bez dodatków. A jeżeli pytacie mnie, jakie mam DLC do Crusader Kings 2 i do Europa Universalis 4, to napiszę to w opisie do filmiku, z tym, że mogę jeszcze dokupić niektóre DLC w trakcie grania, bo to nie będzie jakichś problemów, a tym bardziej do Europa Universalis 4, gdyż dopiero wychodzą DLC. A, jeszcze jedno. Wiem, że będzie DLC, które poszerzy grę o Indie. Tak, 300 nowych prowincji. Tak naprawdę to patch doda te 300 nowych prowincji, ale możliwość gry pojawi się dopiero po zakupieniu DLC. Mnie tylko zastanawia jedno. Czy mój save będzie z tym kompatybilny? Ale powinienem dać radę. No, ale jeszcze zacznijmy od nowa. A tak serio, to po prostu powinno to normalnie działać. Nie było do tej pory problemów jakichś większych z patchami, no. Chyba był tylko po The Old Gods. Wtedy chyba się pojawił. Co dodali mechanikę Pogan i tak dalej. I w ogóle zmieniało system. To była masakra. No dobra. Anyways, jeszcze jedno chciałem wam pokazać. Oto jest forum. Oj, złaś bendikami. Historycy.org. Jest to moje ulubione forum historyczne i jeden z moich ulubionych działów. Historia Polski alternatywna. Jest jeszcze świat alternatywny, ale Polski ma dużo lepsze wzięcie. I tutaj są bardzo ciekawe tematy, zachęcam do ich czytania. Najlepsze to Królestwo Kongresowe, czyli co by się stało, gdyby Królestwo Kongresowe było wyglądało niż co inaczej. Dynastia Sobieskich. Elekcja, 1674 rok, trochę inaczej. Kazimierz Wielki ma jakiegoś dziedzica, wyznacza sobie dziedzica. I takie niektóre gdybanie, to są po prostu tematy, które mają najwięcej stron, chyba, które mają największą popularność. I tutaj jakieś też inne, mniejsze, które dopiero się zaczynają. Polecam Zygmunt Kazimierz Waza, to jest też bardzo, bardzo fajny temat, który przyjemnie się czyta. No i myślę, że to tyle, że zaspokoiłem waszą wiedzę, choć pewnie tego nie chcieliście. I wybaczcie mi właśnie za te przyszłe odcinki. Po prostu od 30 odcinka w Napoleonie będzie dużo, dużo lepiej. Także trzymajcie się i do następnego. Do usłyszenia.